Tak, mamy już godzinę 16 z haczykiem, ale musimy tutaj, już się ciemno robi pomału, ale tu robimy tą właśnie płytę dodatkowo pod dobudówkę, pod te, co wam tam we filmie wcześniej mówiłem, że na jakiś taki składzik typu pomieszczenie gospodarcze, o, na kosiarkę, jakieś tam meble ogrodowe na zimę, żeby schować, albo jak gdzieś będą inwestorzy wyjeżdżać na dłużej. Też mamy tu projekt znowu do tej płyty, niedopracowany. Trzeba znowu zgaduj zgadula, o co chodzi. Ani nie mamy podane wymiarów kratownicy. Ale 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tylko mogę się po prostu po rozkładzie domyśleć, na przykład 12 prętów i wsio. 12 prętów. No i pod tym jest XPS położony, jak widzicie. O, X, tak, tu jest chudy beton, papa, XPS 300, folia dodatkowo jeszcze. I teraz możemy sobie to rozdzielić. Zobaczymy, czy to będzie prawdopodobnie co 20. Tu potem wam jeszcze pokażę, co musimy nawiercić do tej płyty, na tej ścianie i na tamtej. Czy się zgadza, tak na oko mniej więcej. No te robale, co latają. Albo te pająki skaczące. Już widzę, że według projektu jeden pręd jest za mało. Trzeba jeszcze jednego, tu będzie dokulać po krawędzi. No chociaż nie, bo tu troszkę trzeba... Nie, będzie trzeba dokulać jednego. No dobra, no ale co my na to poradzimy? Projektanci to projektanci. My wykonawcy musimy mieć w głowie to, żeby właśnie po kimś coś poprawiać. Kurde, nie widać już nic. Chyba coś mi się zdaje, że od jutra już będziemy musieli jakieś halogeny odpalać. Bo o 16 kończyć nie mam zamiaru przy dwóch budowach. Kurde, no właśnie już widzicie. Tu już nic nie widać. No to po temacie. No, to dzisiaj jest kolejny dzień przygotowania płyty fundamentowej do tej naszej dobudówki. Może wam się to przyda, to się możecie przyjrzeć, jak wykonać to. Ja was tu na razie muszę zostawić z Jerzem samego. Niech sobie kręci, jak chce, to niech sobie coś pogada do tej kamery. A jak nie, to niech robi, niech skręca siatkę, a ja idę Zyziowi powiedzieć, jakie ma podocinać kolejne pręty do zbrojenia. Ja się drzem na chwilę, póki go nie będzie. Zyzio już tam przygotowuje z drugiej strony giętarkę. Kobyły już też stać, mamy. Tyłem mam stać do nich. Możesz stać tyłem, możesz stać przodem. Każdy boli jak boli. Będzie trochę lepiej. O. Ale jak rano, jak wypiłem dopiero jedną kawę, to dopiero gadać nie będę. No, tutaj mamy do wykonania taką płytę. Takie zbrojenie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Takie zbrojenie. Potem wam pokażę, jak będziemy kotwić jeszcze do płyty. Dzisiaj jest jasno, no to będziecie lepiej to wszystko widzieć. Na razie lecę do Zyzia. Do niego dzwonię, nie odbiera, ogłoszenia wystawia świeże, a nie umie telefonu odebrać. Mówię, panie, już tam kurwa wszystkich potrafił ludzi. W sobotę przyjeżdżam. A w sobotę ty masz być u mnie. Jak? Nie, bo jak to ja do Tauronu, a kurwa instalacja mam zrobiona, jestem też przyjebany, nie? Ale... Może ty pójdziesz za mnie, co? Gdzie? Do Tauronu.
no w sumie jakby gdzieś jechał po drodze, nie? Ty mnie do przestępstwa namawiasz? No ale w ogóle ten świtek to elektryk ci ma chyba wypisać, nie? No, bo to też w sumie jest wewnątrz domu, więc to też... No. Aha, no i potem jak oni przyjdą, no to... No, no tak. Dobra, no to tutaj dalej kontynuujemy tą płytę, zakotwić ją do starej płyty. Potem się fajnie będzie panu wierciło. Dziękuję. Wziąłem bardzo fajne wiertło, zajebiste, z czterema tymi, kwadracie taki. Jeszcze zrobisz instrukcję obsługi wiertła. No, proszę, pilnować, ładnie. No to może pan dać do kartonika. Dobra. No nie złam, bo szkoda drogi. Czasu na gadkę, bo zaraz spadamy na inną robotę, to tak, musimy zakotwić tą płytę małą do tej dużej płyty. I mamy tutaj takie rozrysowania. Będą wiercone dziury 20, podpręty 20, które będą wklejane na żywicę epoksydowej. Potem będą nakładane takie rurki na nie, tu leje inaczej, tak to wygląda mniej więcej, jak widzicie, tu, i to musimy teraz zrobić, zanim górną kratę zrobimy, to żeby z wiertarką był dostęp, to teraz to sobie wszystko wyliczę, no i lecimy, tylko żeby jeszcze było ciekawe, żeby w tym projekcie było napisane, co ile to rozmieścić, czy znowu na oko, bo nie mamy żadnego tu rozmieszczenia, co ile, to są właśnie te projekty. Zaraz sobie to rozmierzymy. 43 pierwszy tu. Najlepsza jest do tego też kreda. Tak. Tu będzie pierwszy. Tutaj damy drugie. Potem tylko sobie wyliczymy to, żeby było na równo w 17,5 cm, bo płyta ma 35. Ale tak będzie się kotwiło, tak się kotwi właśnie coś nowego do czegoś starego. O. 15, to by było 17,5, no to by było tu gdzieś. O, tu. Tu. O, a to zmarzymy. I zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie tu wszystko. Ależ kreda mi pękła z wrażenia. 50 tu. No a tym już przed wierceniem po prostu. Zanim jeż będzie wiercił, to sobie już przemierzy. 50 tu. Tak wyglądają właśnie dodatkowe roboty na budowie. Bo inwestorzy zawsze coś jeszcze im wpada na pomysł do roboty. Tak, a można było tą płytę już tak całkowicie po prostu wylać w kwadracie i by było teraz no problem. 50. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. To tutaj też tak polecimy, tak samo jak tam. 43 od krawędzi płyty. To będzie pierwszy tu gdzieś. 50. Ta. Tu gdzieś. Tu gdzieś. Jeszcze jeden. Tu będzie droga. O, tu. I tyle musimy wywiercić dziur 20. Żeby wszystko pokotwić. O. Takie to są etapy przygotowania właśnie płyty
Za chwilkę przyleci tu jeżu z przedłużaczem i z wiertarą i niech już to od razu powierci. To wam pokażę, jak ciężko już jest wiercić w takich płytach żelbetowych, bo już będą twarde. Jeszcze by nie trafiać na pręty zbrojeniowe, bo szkoda wierteł. Tutaj już wiercimy, no nie, wiercimy teraz jeż wierci na te dziury. Jeżo, jak będziesz wiercił, to tak gdzieś na okolicy, żeby w połowie to było, nie? Tak. Czego w połowie? No w połowie płyty, bo to ma być na środku do środka płyty. Dobra, robię tam, gdzie masz kaski. No one są tak no, zaznaczone, żeby co 50. No to jest tak, no... No to tak mniej więcej możesz. No, jakoś tak mniej więcej. Tu wam pokażę o te U, które mi chodziło do skręcania płyty. To mamy takie coś właśnie. No to są jako belki teoretyczne, o. I to montujemy, co jeden pręt idzie tutaj. Chwilka, bo teraz się pobudzimy. Tu pójdzie, nie, dobrze, aha, te idą tu, tak idą, o, i sobie tu będziemy skręcać. I tak po całym obwodzie tej płyty trzeba zrobić, tak samo robiliśmy z tą główną płytą pod budynkiem. O. Tak. Ja sobie tutaj po dwa połapię, żeby mi się to tak za bardzo nie kipało. Potem jeszcze tutaj dwa pręty będą po wodzie musiały wejść do środka. To też wam później pokażę. Też już łapie, będzie stabilniejsze. Jakoś dzisiaj nie mam ochoty do kręcenia nawet. Jakoś to robię tak, bo to robię, ale nie w tym się. Ale chcemy dzisiaj tą płytę skończyć. Oszalować ją jeszcze. Żeby jeden etap już kolejny zamknąć. A wam się taka konstrukcja stalowa może przydać, jak na przykład chcecie sobie gdzieś garaż postawić, bądź jakiś, nie wiem, domek na ogródku, altany, coś takiego, a nie macie projektów, bo niepotrzebne wam projekty, to możecie tu zmałpować, jak mniej więcej się wykonuje płytę. Na szkody górnicze, jest bardzo mocna, masywna i tak samo możecie sami sobie wykonywać taką płytę, a nie jest to skomplikowaną sprawą. Czy tak, czy głębiej? 16 cm w okolice. Czyli całe. No. Bo tam pisze 16 cm zakotwienie. Sobie.
też już te cęgi mam tympy. Nie umie podobnie znaleźć. A w następnym tygodniu będę jechał na zakupy po jakieś narzędzia do hurtowni, to sobie coś już zresztą w zakupie na pewno coś znajdę. O. I tak właśnie tu powstaje te zbrojenie. Wiesz pan? Też kraty mamy 20 na 20. O tak. Hałasuje, buczy ta wiertarka. Widzicie, beton już jest tak twardy, aż suchutki w środku. O, to co za krótki sprzęt. Ktoś mi tu kruciaka dał. Nie do sekcji, nie do... Tu za długi, a tu za krótki. Z tego zleciało. Ładne. No, już pan zepsuł. Ale jakie ładne. Już pan zepsuł. Widzisz? Już pan zepsuł. Spadło wszędzie z dystansu. Jesz chyba zjadł za dużo śniadania i kipnął całe. Dystanse obalił. Tak to będziemy lecieć. Zapiszę wam, co jakiś czas będę takie kawałeczki nagrywał, bo nie będę pokazywał cały czas, jak po pręcie kręcę. A tu zobaczcie, ile wież musi wiercić aż do środka ścian płyty. Cały wiertło tam musi praktycznie wejść. A beton jest już tak suchutki, jak się kurzy z niego. Ludzkie wiertełko do środka. Tyle wiertełka trzeba wkręcić.
wkręcić w ściany, w płytę fundamentową. No i za chwilkę wam pokażę, jak tu będę leciał. Chyba... O, o a tu jeszcze ten, na tych narożach wam coś pokażę. To mamy już takie U, widzicie? Większe jest od tego, bo to wejdzie w tym momencie tu nam na narożach. Tutaj, o. Widzicie? O. I te wejdą tutaj tak. I to będzie całe tak po narożniku to szło. I nic innego. O. Nie chcę uszkodzić. Tutaj nic. Nie, folii. O. I to tu wejdzie tak. Właśnie w narożniku i polecimy tutaj też po kolei z tymi większymi. Mniejsze są od lewej, prawej ściany, większe od tu, co widzicie, i tam na tyle. Dobra, wszystko. Nie będzie potrzeba. A, bo zaraz się złamie wiertło, albo coś się stanie. O, ja sobie tutaj tak wpadłem na pomysła, żeby sobie na razie położyć tutaj jednego pręta i tu drugiego. Bo tam na razie nie chcę za bardzo robić, zbroić tego, bo trzeba powbijać dwudziestki tam na żywicę epoksydowej. Chyba Zyzio dostaje za mało pracy, bo ma czas na łażenie. No, chciał mnie wystraszyć piskiem. Nie chciałbyś mojej słyszeć, jak się piszczy. No i na razie sobie pomontuję tylko tutaj te obwodówki po prostu. Ale te sobie czasowe na razie sobie też już złapię. No to, takie płyty możecie sobie też właśnie gdzieś tam w ogródku wziąć, zamontować bądź pod garaż, jak chcecie zrobić dom na przykład bez zezwolenia, czyli tam na zgłoszenie tylko. To jest dobre rozwiązanie, bo nie musicie płacić za projekty, bo możecie podejrzeć z jakiegoś kanału z YouTube'a, jak to idzie ogarnąć i zrobić. A to będzie taka sama dobra konstrukcja. Tu mamy akurat płytę żelbetową, akurat na szkodach strasznie górniczych. To czyli powinno być to uniwersalne, tam nawet gdzie szkód górniczych nie ma. Te pręty, co tutaj tak wystają, to po prostu będą do obcięcia, bo Zyzio chyba na metrówce się musi poduczyć. Żartuję. Ale są trochę za długie. Czasem już nie żartuję. Trzeba je poobcinać będzie, bo szalunków nie zrobimy. O. Sobie to tak złapię na razie. O. Ustawię sobie to tak mniej więcej jakoś, żeby to już miało ręce i nogi. O. Tutaj. To sobie do kobyły złapię, żeby się nie przesuwało mi razem. O. Tak. No i teraz mogę sobie właśnie połapać te. To są jako te typu takie choćby belki zbrojeniowe pod ściany nośne. Dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Aha, to i tak bym musiał sobie jeszcze jednego pręta chyba tu dać. Albo nie, złapię sobie od dołu po prostu na dwa i będzie good. O, tu sobie też jeszcze złapię i już będzie stabilne. Tu dołożę tylko, nie, już prętów nie dołożę, tylko zrobię sobie tutaj ten obwód. I pójdę zobaczyć, jakie tutaj te pręty mają być do wbicia do tego tu, do płyty fundamentowej. Żywicę epoksydową już też zakupiłem. To mam nadzieję, że dzisiaj się uda tą płytę skończyć na gotowo. Jeszcze tam powciąga pręty z Zyziem na górę, bo musimy zrobić renament
jak to się mówi, ile prętów jakich nam zostało i teraz dokładnie wszystko rozplanować, tak żeby zakupić tylko tyle prętów, ile potrzebujemy. To wykorzystamy właśnie wszystkie te takie ścinki, które nam pozostały z płyty fundamentowej, ze stropu. A zostało nam takich odciepków dość tak sporo. Ale widzę, że już połowę z nich idzie wykorzystać właśnie na górę. Tak, tu gdzieś druta widziałem, tu jest. No i my tak sobie tutaj pracujemy. O, to, aha, to ma być tak, czyli tu. O, nie tu. No tu będzie już lepiej chyba. Ale tego sobie przesunę. O i widzicie, pod te dystanse dajemy takie blaszki, żeby nie robić dziur we folii. Taką blachę kupiłem chyba 2 metry na metr, jak się nie mylę. O, już mi nie przeszkadza. Pocięliśmy chyba 5 cm na 5, jak się nie mylę. No i w ten sposób właśnie nie przerywamy izolacji na dole. Bo się te plastikowe dystanse nie wbijają po prostu we folię, czyli takie podkładki są bardzo dobrą sprawą i rozwiązaniem. Aha, jeszcze tam sobie złapię. Tak, i każdy ma swój sposób kręcenia, jak mu wygodniej. Ja sobie kręcę tak, jak widzicie. I mi to w niczym w zupełności nie przeszkadza. Bo każdy łapie albo cęgami, łapią za ten drut, a ja sobie go przeciągam po prostu paluchami. O, ja sobie go tak przeciągam. O kurde, słoneczko wychodzi. Je, jak fajnie ciepło się robi w boczek. Bo, kurde, chciałem pokazać, zaś się zmieszałem. O, ja sobie tak i ciach. Co tam zaś ze ziodrze? Coś tam zaś dojeżdża. O, tu? Nie, tu. O, tak nie być. Nie, tu. A ten tutaj jest taki duży? No dobrze, 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 dobrze. Aha, bo tu mi się zapał teraz na kobyle. Ja mówię, czemu on nie spada sobie na dół. Ej, idzie się wkręcić w budowie. Złapane. To też od razu łapiemy. Sobie od razu i za chwilkę tamten koniec sobie tylko podciągnę, bo nie wszystkie pręty zawsze idzie dokrzywić tak i idzie. Czasami się nie dogną niektóre, to trzeba im pomóc się nagiąć. O, tego sobie nagniemy tu do góry. Tu sobie złapię cęgami, tu sobie nakieruję, o i już jest. O, tuli na 5 cm od dołu będzie. Coś się troszkę rozpogadza, fajnie. Może by się ta pogoda poprawiła jeszcze, żeby tak z miesiąc było, to byłbym zadowolony. My robiliśmy takie belki. Powiedzmy 20 na 20 po krawędziach puściliśmy, L-kami pogięte w każdym rogu i dlatego szła kratownica na dół, tak jak tu widzicie, i kratownica do góry i domek stoi. Beton też tam był B25 za tamtych czasów, bo już mamy C oznakowanie, czyli już się nie mówi B. Ale zwyczajnie jeszcze dużo. Kurde, muszę tu wejść, bo ściana mi przeszkadza.
A jeszcze dużo ludzi mówi B. A niedługo już te B będzie zapomniane. Jakiś jeden rok i wszyscy już będą wiedzieć, że mówić C. Tu. Jak już to sobie kucę, to sobie od razu tego tu chycę. Każdy z was sobie może skręcać takie zbrojenie wedle uznania, jak komu jest lepiej po prostu kręcić. Nie trzeba słuchać, jak to się mówi, że ten każe tak, bo ten mówi tak, ten tak. Ja już widziałem tyle ludzi, co każdy inaczej kręci. Każdy inaczej. Każdy ma swój taki myk w ręce. O, teraz zaś muszę sobie tu wejść, bo mi ściana przeszkadza. A jestem praworęczny. To więc tu idę. Teraz tu sobie też chycę to. A tu sobie chycę łącznie z tym. A muszę klęknąć. No tu już jest niewygodnie. O. I już jest. Złapane, złapane. To czyli dwa boki mamy skończone. Czyli tak, dwa boki mamy już skończone. Tak to wygląda z dołu. O. Tak to wygląda tu. To jest długości odtąd dotąd to jest 60 cm. Tutaj jest bodajże 23 cm. I tutaj z tej strony to wygląda tak, czyli mamy tu w tej linii na roże, w tej linii i mamy w tej linii. Czyli mamy przerzucone tu i się zrobił taki narożnik. Tak to od góry wygląda. O. I teraz idę po pręty 20, po żywicę i pokażę wam jak tu się będziemy to wbijać wszystko po kolei. No i tak, jednak się nie obejdzie bez powiększenia otworów, bo wiertło mieliśmy 20, pręt 20, to czyli musimy powiększyć otwory, bo inaczej nie wbijemy na taką odpowiednią odległość, jaką potrzebujemy. Gdzieś tu miałem kredę. Tutaj sobie ją dałem. Sobie zaznaczę na wiertle, ile wiercić. Tak będzie najprościej. Za dużych dziur też nie ma sensu co robić. Tam było 16, nie? No to zrobimy 17. O tak, jakoś sobie zaznaczę. O tak. Bo nie ma sensu. Centymetr więcej wystarczy, skoro tego, że tam jakiś pyłek zostanie na dole, to... O. A masz zaznaczoną tam nad kreską tą dziurę, tam. Aha, no, dobra. A co tam, w pręta trafiłeś? Aha. Dobra, najpierw spróbujemy sobie na próbę. Tu. I wiercimy. O kurde, szczepie. Dobra, ja sobie tak będę dalej. Potem, bo to teraz nie ma sensu na razie pokazywać, jak mi głowa trzepie i cały ja się trzepie od tych wibracji, hałasu. No to pokażę potem wam, jak wszystkie dziury zostały powiększone, jak fajnie pręty będą te 20 do tego wchodzić. Wciśniemy żywicę, tylko potem zakotwimy te pręty i tulejki założę dopiero jutro bądź pojutrze, jak je zakupię. I tak, jednak nie obeszło się bez straconych
30 minut wydania 8 dych na wiertło, dychy na paliwo. Takie wiertełko jednak musiałem zakupić, bo to jest jednak moje stare już tempo, czas na zmiany. Zobaczymy, co te wiertło teraz da radę i o ile da radę. Dzięki. I zobaczymy, co te wiertło będzie. Bo tamtym wiertłem prawie 10 minut wiercenia, nawet pół dziury nie zrobiłem. Za te pieniądze to powinno samo wiercić. No one już powinno same wyjść tam do tej ściany. 8 dych za wiertło, kurde. Jeszcze sprzedawca powiedział, że może wytrzymie te 10-12 otworów. Może. Tyś wziął mi stąd meter? Nie. A masz jakiegoś przy sobie? Nie, na stanowisku cisielskim tam. A, to jest dobra, to połowa pręta to będzie gdzieś tu. Wiertło jest 20. No to wiercimy gdzieś dotąd. O. Tu wiercimy. I zobaczymy. Może 80 zł wytrzymie. O, pierwsze już chwyciło coś. Się trafiło w pręta, tak czy nie? Zobaczymy coś tu. O kurde, chyba tam mamy pręta. Dziurka jedna poszła i patrzcie, jak fajnie włazi. Jeszcze jest trochę luzu na żywicę. Zobaczymy tu. Co? Przyznać rację, jednak wiertełko wazi jak w masełko. Wywiercimy sobie tu. Nie, bo zaś wymiary, kurde, mają tam rozplanowane. Może panie wypiernicze to stąd. Ta kobyła mnie tu przeszkadza trochę. Takie są właśnie roboty na budowach. Zawsze coś jakaś, kurde, niespodzianka. Dobra, utniemy to. Jeszcze raz się najwyżej ten przykręci. O. Jak będzie na prosto, to będzie troszkę lepiej szło. Te wiertło. A może i nie? Dobra, wywiercimy jeszcze jedno. No i widzicie, jednak lepiej jest nową dziurę faktycznie wywiercić, niż, jak to się mówi, poprawiać po mniejszej dziurze na większą. Nie klinuje tak. No co, idziemy kolejno, ale sprawdzimy tą, może pójdzie. A, dobra, też ją z boku. Dobra, już wam potem resztę już pokażę, że szkoda baterii. O, a tak, bierzemy i kotwimy kotwy.
Jak zwykle zapomniałem wziąć tego grzebienia. Grzebienia, co ja już gadam. Zapomniałem wziąć grzebienia i widzicie, te takie długie pręty są. Pistoletu. I zapomniałem wziąć pistoletu po prostu. Tu jest ta. O, klej żywiczny inaczej. O, kotwa. Chemiczna inaczej. Wciskamy tego masę ile się da. Poszło całe. Wciskamy sobie pręta, nie żeby powietrze wyszło z dziurki. O. Pojadał ten klej? Obok nóżki leży. Ła, jakie ślepy. No i tak się osadza kotwy do płyty. O, tu otwieramy drugą. Tak. To mi niepotrzebne. To też mi już niepotrzebne na razie. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Kurde, bez pistoletu to jest jednak kombinacja. Dobra, muszę tutaj ze środka wygrzebać takie zabezpieczenie, żeby ta kotwa samoistnienie zastygła w zbiorniku. Nie było nic pod ręką ciekawego, no to mamy. Wiertłem się przewierciło w środku i będzie teraz pewno iść fajnie. To ci pomierza dupę. Na pan dziobek urąbiemy? No właśnie, może pan tu urąbać nawet. Tu. O! No. Teraz tak. Teraz sobie tu jeszcze dowalimy. Tak to wygląda. A tutaj tego tak, o, żeby to tej dziury nie było. O, okręcę sobie jeszcze to. I już idealnie. No ja sobie tak polecę wszystkie po kolei z tymi prętami. I to by było, tak by to wyglądało. O. No płyta już też zaraz ujesz wskoczy. Tylko pręty podokręca, jak zrobi tu szalunki zewnętrzne i płyta będzie na dzisiaj skończona.